24 września wspominamy świętego Liberiusza, papieża. Liberiusz żył w czasach, w których arianizm osiągnął punkt szczytowy. Na tym tle jego postać nie rysuje się zbyt jasno. Stała się nawet przedmiotem pewnych kontrowersji. Na tron Piotrowy wstąpił 17 maja 352 roku. Rok później faktyczną władzę w cesarstwie objął Konstancjusz, który prowadził praktykę sprzyjającą wyraźnie arianizmowi. Wykorzystując to, biskupi ariańscy próbowali odsunąć Anastazego, a może nawet poróżnić go z episkopatami Zachodu. Rzym początkowo odmówił udziału w tych intrygach, ale legaci papiescy, wysłani do Arles, ulegli naciskom cesarza i jak większość episkopatu Galii, podpisali potępienie Anastazego. Liberiusz odciął się wtedy od tego, ale Lucyfer z Cagliari, jego legat na synodzie mediolańskim, musiał udać się na wygnanie. Potem ten sam los spotkał Liberiusza. Zesłano go do Tracji, przy czym kler rzymski okazał papieżowi wierność do końca. Z czasem jednak Liberiusz uległ naciskom przyjaciół związanych z władzą i podpisał formułę ułożoną na synodzie w Sirmium w 351 roku. Była w końcu do przyjęcia, chociaż grzeszyła pominięciem spraw doniosłych, przedmiotu właściwej kontrowersji. Liberiusz w czterech listach tłumaczył potem swoje postępowanie i szukał jego usprawiedliwienia. Nigdy jednak nie podpisał drugiej formuły Sirmium, uchwalonej w roku 357, która otwarcie przeciwstawiała się wyznaniu nicejskiemu. W tym samym roku mógł już sam przybyć do Sirmium, gdzie podpisał formułę trzecią, przygotowaną przez Bazylego z Ancyry i zaopatrzoną w deklarację, która świadczyła o aprobacie dla wyznawców nicejskich. Papież mógł potem powrócić do Rzymu, gdzie jednak musiał dzielić władzę z Feliksem, osadzonym na tronie papieskim przez cesarza po zesłaniu Liberiusza. Z czasem Feliks sam się odsunął, a w roku 365 zmarł. Święty Liberiusz tymczasem dołączył wysiłki do tych, których wyrazem był synod odbyty w Aleksandrii pod przewodnictwem Atanazego. Potem rozesłał listy wzywające do jedności. Liberiusz zmarł w opinii świętości 24 września 366 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Liberiusza, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.